Tragedia dla singla, no nie? Ten okres w ogóle walentynek, serduszek, miśków, pierdół, masakra. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym makijażowym tutorialu. Dzisiaj makijaż, który został stworzony specjalnie na ten ważny, jakże dla osób, które są w związkach dzień, czyli 14 lutego, a mianowicie walentynek. Słuchajcie, no nie ukrywam, że dla mnie jako osoby, która jest singlem, to ten dzień jest taki dosyć, wiecie, taki dołujący, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu, no może tak, może właśnie to jest to określenie, dołujący, na maksa dołujący, po prostu wchodzisz do hipermarketu, masz całą masę serduszek dookoła, I love you, w ogóle misiaki i tak dalej, a ciebie po prostu ty myślisz, no, to co dzisiaj będę robić? Co będę robić w walentynki? No spędzę je... A i tu niespodzianka! Spędzę je w Warszawie na planie teledysku! bardzo dobrze, to jest coś, co nie pozwoli mi siedzieć w tym w ogóle się tak zagęszczać w tą atmosferę w ogóle tych love crowe i tego wszystkiego, co się dzieje. Nie znoszę walentynek, ale to nie tylko i wyłącznie ze względu na to, że jestem singlem, ogólnie zawsze byłam przeciwniczką walentynek. Tak czy inaczej, moi drodzy, dzisiejszy look wygląda w ten sposób. Myślę, że to jest taka odpowiednia, taka fajna propozycja na ten dzień ze względu na to, że mamy tutaj róż. I to wszystko powoduje, że my jesteśmy takie młodziutkie i świeże i cudowne i po prostu pachną. W każdym razie to jest taka właśnie bardzo delikatna propozycja makijażu. Takiego makijażu na romantyczną kolację, na jakieś fajne wyjście do kina, ze względu na to, że nie ma za dużo tego wszystkiego na sobie, nie okłamujemy tych facetów biednych, którzy i tak już są przez nas bombardowani kłamstwami z każdej strony, bo każda z nas jak nie botoks, to cycki, jak nie cycki, to usta, jak nie usta, przedłużone włosy, jak nie przedłużone włosy, to tipsy. No i ci faceci biedni po prostu tam, no, oni mieją z wrażenia i za każdym razem po prostu jak budzą się koło nas rano, to nie dowierzają, że to my jesteśmy faktycznie. Nie no, żartuję sobie, ale kochani, faktycznie no ci faceci niestety są narażeni z każdej strony na to, że my ich bombardujemy, więc jeżeli macie możliwość używania jak najmniejszej ilości produktów, jak najmniejszej ilości kosmetyków, to uwierzcie mi, że oni będą Wam za to dozgonnie wdzięczni, bo faceci nie lubią za dużej ilości makijażu. Nie lubią, naprawdę. I to ja mam całą masę kumpli, którzy mi to mówią. No, oprócz mojego jednego przyjaciela, który w ogóle Plastic Fantastic to jest jego w ogóle domena i jakby wszystko, co jest sztuczne, to w ogóle dla niego jest najlepsze. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tak czy inaczej, kochani, to jest dzisiejsza moja propozycja makijażu. Mam nadzieję, że ten look się Wam podoba i że zostaniecie ze mną zobaczyć, jak wykonałam go krok po kroku. Jak już zdążyliście się zapewne przyzwyczaić w moich makijażach, na sam początek jako baza używam kamuflaży z firmy Kryolan. Dzisiaj użyjemy tego najjaśniejszego. Nakładamy też na dolną powiekę. Na całą powiekę ruchomą za pomocą płaskiego pędzelka będziemy nakładać cień sypki i możemy tutaj użyć dwa bardzo podobne do siebie cienia. Oba opalizują na kolor złoty i pierwszy to jest tańszy z firmy My Secret Stardust Eyeshadow w numerku 04, ewentualnie z firmy Make Up For Ever, jest to już droższa marka i jest to kolorek Iris. Ten sam cień nakładamy teraz pędzelkiem miotełką w załamanie powieki. Nakładamy też na dolną powiekę. Podłóg brwiowy aplikuję budyniowy cień z firmy Inglot numer 351. Jest to cień matowy. W najwyższym miejscu naszego łuku brwiowego nakładam Mary Luminizer. Ten sam rozświetlacz w roli cienia nakładam również na wewnętrzny kącik naszego oka. Załamanie naszej powieki mocniej definiujemy cieniem z firmy MAT numer 360. Jest to ciemny, matowy, kawowy brąz.
następnie blendujemy go z różem. Cień za pomocą cienkiego pędzelka nakładamy na dolną powiekę tuż przy linii rzęs. Dolną linię wodną wypełniamy cielistą kredką do oczu. Ja w tym celu użyję wykręcanej kredki z firmy Rimmel w numerze 213 In The Nude. Następnie na górnej powiece malujemy kreskę eyelinerem czarnym. Ja w tym celu użyję żelowego eyelinera z firmy Maybelline. Kolejny krok to wytuszowanie rzęs. W tym celu użyję maskary Sexy Pop z firmy Yves Rocher. Kolejny i ostatni już krok to przyklejenie sztucznych rzęs, w tym celu użyję z firmy Ardell Wispies. Teraz przejdziemy do konturowania twarzy. Na całą buzię nałożyłam już podkład, korektor pod oczka, natomiast zrobimy sobie całe konturowanie razem z różem i rozświetlaczem. Zaczniemy od użycia z firmy Lovely bronzera. Jest to bronzer, który się nazywa Słoneczny Puder do Twarzy i Ciała Matowy. On matowy nie jest, absolutnie. Będę do tego używać tego dużego, puchatego pędzla z firmy Real Techniques. I jako, że musimy te moje kości żuchwy dość mocno tutaj ściąć, to po prostu ten bronzer, który jest bardzo delikatny, bardzo subtelny, omiatam całą tutaj ten trójkąt jakby tej mojej żuchwy, tak? Czyli to, co ja bym chciała po prostu przykryć. Następnie tym samym cudownym bronzerem maluję sobie tutaj właśnie skronie, czoło, bo ja mam dość wysokie, chcę je troszkę optycznie zmniejszyć, ściągnąć, prawda, w dół, więc delikatnie tym bronzem tutaj sobie pracuję przy linii włosów i jeszcze raz, jedna skroń, druga i ta moja nieszczęsna żuchwa. Ciut ciemniejszy bronzer i w tym celu użyję z firmy W7 Honolulu, czyli ten kultowy produkt. I w tym celu również użyję czegoś nietypowego, a mianowicie pędzelka tego wachlarza. I tym wachlarzem umoczonym dokładnie w bronzerze będę konturować sobie dalej twarz. Wziąć jeszcze ciemniejszy bronzer, czyli na przykład z naszej trójki ze Slika Medium, ten brąz tutaj najciemniejszy i jeszcze zagłębić to nasze konturowanie. Wykonturuję sobie również nos, używając właśnie tego średniego, czyli W7 Honolulu. W tym celu użyję pędzla z firmy Inglot 5FS. Następnie użyjemy różu, w tym przypadku
przypadku użyję z firmy Sleek Makeup, tego trio, który się nazywa Lace, i będziemy używać tego środkowego koloru, czyli Rose Gold, czyli dokładnie mniej więcej tego samego koloru, który mamy na powiekach, więc jeżeli nie macie takiego różu, jak najbardziej możecie zastosować tamten cień, który użyłyśmy na oczka. Rozświetlacz z firmy The Balm, Mary Luminizer, i tym rozświetlaczem będę zaznaczać mocniej kości policzkowe, delikatnie grzbiet nosa i oczywiście kupidy na. Jeśli chodzi o usta, zostaniemy w takiej bardzo różowo-nudowej tematyce i w tym celu użyję z firmy Nuba numerek 60. Jest to taki, słuchajcie, bardzo taki brudny róż, taki ciemniejszy, ale chodzi o to, żeby po prostu to było zatrzymane w takim klimacie właśnie różowym. Spróbujcie znaleźć dla siebie konturówkę, która będzie najbardziej zbliżona do waszego naturalnego koloru ust, a na nią nałóżcie już po prostu tylko zwykłą i wyłącznie najzwyklejszą odżywkę. Na dzisiaj mam nadzieję, że ta propozycja makijażu przypadła Wam do gustu. Jeśli tak, oczywiście czekam na kciuki w górę i nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału, by być ze mną na bieżąco. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was ciepło. Pa, pa! Właśnie rozbudowana. Znaczy co? Co Ty mówisz? Że co? Że na golasa? Nie! Nie, nie, nie! Nie, to gębę maluję po prostu, wiesz?